Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj porozmawiamy o Zanzibarze z Eurydyką i Markiem. Cześć, jak się macie? Dzień dobry, mamy się cudownie, wspaniale i witamy wszystkich. Dzień dobry, witamy gorąco wszystkich. Tak jak Eurydyczka powiedziała, czujemy się naprawdę świetnie pod każdym względem. No, mieszkając w takim pięknym miejscu, to nie można inaczej się czuć. Wiemy oczywiście, że mieszkacie na Zanzibarze, ale proszę powiedzcie na początek, skąd z Polski pochodzicie? Pochodzimy z Trójmiasta, z Gdyni. My jesteśmy takimi istotkami wody, zawsze lubiliśmy morze, więc udało nam się przenieść w takie miejsce, gdzie mamy największy akwen, czyli ocean. Tak jak Eurusia mówi, my takie wodne istotki jesteśmy i zawsze gdziekolwiek nie wyjeżdżaliśmy, to zawsze gdzieś jeździliśmy, gdzie było dużo wody. No a teraz zamieniliśmy naprawdę na bardzo dużą wodę. Zgadza się. No Zanzibar to jest piękne miejsce, jest oczywiście na mojej długiej liście miejsc do odwiedzenia. Ale powiedzcie, jak się poznaliście i ile lat już jesteście razem? Jesteśmy bardzo długo ze sobą. Ciekawe jest to w ogóle, w jaki sposób się poznaliśmy, bo my poznaliśmy się na siłowni. Lecz na siłowni do siłowania na rękę. 20 parę lat temu zaprowadził mnie kolega na tą siłownię. I ja tam dowiedziałem się, on mi powiedział, mówi, wiesz, to jest taka siłownia do siłowania na rękę. No to jest moja część historii. I mówi, że tam trenują dwie dziewczyny. Wymienił imiona i powiedział, jedna dziewczyna ma na imię Eurydyka. No i to bardzo mocno mnie sfilmowało, bo ja bardzo chciałem zobaczyć, jak wygląda kobieta, która ma na imię, kobieta, wtedy dziewczyna, jak ma na imię dziewczyna, która, jak wygląda dziewczyna, która ma na imię Eurydyka. I to było takie dla mnie, wiesz, taki cel numer jeden. No i było tak, że na kilka treningów przyszedłem i Eurusi nie było na tym treningu. No i na kolejny trening, któryś tam z rzędu przyszedłem i była Eurydyka. No i można było powiedzieć, że tak się zaczęło. Strzeliłem takim końskim zalotem, który nie do końca się udał, bo akurat było tak, że Eurusia wtedy jechała na rowerze stacjonarnym, zmęczona, zmachana, a ja zagadałem, gdzie jedziesz? A Eurusia tak na mnie spojrzała. Wiesz, nawet się nie przedstawiliśmy nic, po prostu, wiesz, chciałem zagadać. Tak. Rusia tak spojrzała, co? A ja, nie, dobra, spoko, okej, okay. Wiesz, sam wiedziałem, że to takie było faux pas, obydwoje na treningu, zmęczeni, wiesz. Tak, poznaliśmy się w siłowni do siłowania na rękę 20 parę lat temu. Tak, to teraz moja część opowieści. Ja znajdowałam się na tej siłowni, jechałam na tym rowerku, naprawdę bardzo spocona i z tyłu za mną stanął koleś, i mówi do mnie, gdzie jedziesz? A ja mówię, co? No nie wiem, gdzie jadę, no jestem na rowerku stacjonarnym. I po prostu jakby od tego momentu to wszystko popłynęło. I to już potem było takie bardzo, bardzo, bardzo spójne z nami, bo tak jak niektórzy mają okres, że chodzą długo na randki, SMS-ują, no to wtedy pamiętam jeszcze te telefony były takie z tym wyświetlaczem, z antenką, bez żadnych tam filmików, niczego. Bo tak pamiętam, to moje podejście było takie, że jak wymieniliśmy się numerami, to było bardzo szybko, nawet nie wiem, czy właśnie wtedy na tym treningu, no bo potem zaczęliśmy rozmawiać, przedstawiliśmy się sobie, zaczęliśmy od początku, to ja pierwszy raz poczułam coś takiego, że jak Marek do mnie napisał, to ja mu od razu odpowiadałam. Jak ja się budziłam rano, to go witałam i jakby nie czekałam na takie starodawne, że trzeba poczekać, aż mężczyzna pierwszy, czy tam chłopak napisze. Tylko ja po prostu czułam i od razu do niego pisałam, jak się czujesz, pięknego dnia. I u nas to było takie bardzo, bardzo, bardzo szybkie. No bo my już po miesiącu zamieszkaliśmy razem. Tak, tak. My już po miesiącu zamieszkaliśmy razem. Jak każdy nas się pyta, jak to było, to może były dwie randki, herbata, a potem kino. I generalnie wspólne nurkowanie. Marek ujął mnie tym, bo mnie zaprosił na randkę
na nurkowanie, a że ja lubiłam wodę, więc to mi się bardzo spodobało, bo to nie było takie tendencyjne typu dyskoteka czy coś innego, tylko właśnie od razu wskoczyliśmy razem do wody. I to, co my poczuliśmy, to jakbyśmy się po bardzo, bardzo długim czasie spotkali ponownie. My sobie po prostu był ten moment taki, że spojrzeliśmy sobie w oczy na tym nurkowaniu i przez nas przeszły takie iskry, i po prostu ten basen nurkowy taki głęboki, to tam zawrzało. I naprawdę my się poczuliśmy, jakbyśmy się odnaleźli po wielu, wielu latach. I tak jest do I teraz. tak jest cały czas. Mamy dorosłą 25-letnią córkę, która pracuje we Francji, My mamy więc kolejną młodość kolej, tutaj tak. na Zanzibarze. To jest nasza kolejna odsłona naszego życia, które można powiedzieć, że sobie tak naprawdę wymarzyliśmy. Bo my od początku mówiliśmy, że Tak, chcemy tak. mieszkać, gdzie jest ciepło, gdzie jest woda. Ja kocham piasek, kocham palmy, lubiliśmy chodzić na boso. I na początku myśleliśmy, że to będzie Chorwacja, bo byliśmy zakochani w Chorwacji. Przez 10 czy 12 lat jeździliśmy z córką do Chorwacji. Bo tam były skały, tam było tak surowo na wyspie. Była fajna woda, to wszystko się mega mocno spinało. No ale jakby nie uprzedzajmy faktów, bo nie wiemy, jakie Tak, pytanie będzie, dokładnie. więc jeszcze dojdziemy do tego, jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy. Więc Tak się tak poznaliśmy. się poznaliśmy. W telegraficznym skrócie 10 minut. Super historia i muszę powiedzieć, że wasze wersje się zgadzają, więc wszystko jest w porządku. A co do kolejnego pytania, to właśnie miałem się zapytać, jak długo mieszkacie na Zanzibarze i jak to się stało, że tam właśnie, że wybraliście Zanzibar? O, to kolejna crazy historia. To może opowiemy ją tak na pół, Tak, to żeby teraz ty. dobrze. Ale to ja częściej, potem ty już Tak, część. dobrze, dobrze. Więc słuchaj, na Zanzibarze mieszkamy praktycznie już 3 lata. 14 listopada będzie rocznica, gdyż przyjechaliśmy tutaj na urodziny Eurusi. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje z jedną walizką podczas lockdownu. Na 2 tygodnie. Na 2 tygodnie, więc rzeczy tak naprawdę mieliśmy niewiele. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje. Generalnie powiem tobie, co jest najlepsze, że my tak naprawdę nie widzieliśmy, gdzie my przylatujemy, bo my naprawdę nie widzieliśmy, gdzie jest ten Zanzibar. My dopiero wróciliśmy z miesięcznej podróży z Włoch i z Chorwacji, gdzie byliśmy ze znajomymi. Więc powiem tobie, nawet było tak, że my mieliśmy tutaj nie przylatywać tak do końca. I byliśmy na takim spotkaniu z naszą ekipą. No i tam przyszła dziewczyna, która zaproponowała wyjazd. I najlepsze jest to, że wiesz, że my wszyscy siedzieliśmy przy tym stole, rozmawialiśmy. Eurusia poszła do toalety, a niedaleko siedziała właśnie. Tak, dziewczyna, która wchodząc do restauracji przedstawiła się, że ona sprzedaje wycieczki na Zanzibar. I my jakby nie wiedzieliśmy, tak jak Maras mówi, gdzie leży Zanzibar, że to jest Afryka. No ja nie wiedziałam. Wiedziałam tylko, że mi się wyświetliło, że tam jest piasek i palmy i że jest piękne morze. Więc wychodząc z tej Czyli się toalety... okazało oceanem. Okazał się oceanem, dokładnie, właśnie, bo o tym chcę powiedzieć. Wychodząc z tej toalety, Renia, bo ta dziewczyna się tak przedstawiła, mówi: No i co? Ja mówię: No i powiedz mi tutaj, czy ty masz może coś na za 2 tygodnie, bo mam urodziny i chciałabym, żeby to było tak, że ja otwieram drzwi od domku i mam morze. I ona mówi: Nie, nie, kochana, ocean. Ja mówię: No to masz coś? Ona mówi: Tak, i to w promocji. Ostatni bungalow, jest czarter, bo nic nie lata. Lecicie tylko i wyłącznie 10,5 godziny. Ja mówię: rewelacja. I w 5 minut kupiłam wycieczkę na Zanzibar na moje urodziny. Podeszłam do stolika, Mara się pyta: troszkę cię nie było. Ja mówię: tak, bo właśnie lecimy za 2 tygodnie na Zanzibar. Więc wszyscy byli bardzo, bardzo zdziwieni. Tam było gdzieś około 10, więcej nawet, może 15 osób. 15 osób. To było takie nasze zebranie, bo my działamy w branży MLM. Wszyscy mówią: tak, lecicie? No to może my też polecimy. Tylko że my byliśmy jedynymi osobami,
które przylatując na ten Zanzibar, drugiego dnia podjęły decyzję, że nie wracamy do kraju. Może ja właśnie teraz się wtrącę, bo to jest dosyć istotne, dlatego że wiesz co, my mieliśmy mega poukładane życie w ogóle w Trójmieście, bardzo, pod każdym względem. I ja byłem taki ostatni do tego, co się wydarzyło, wiesz? Sekcje sportowe, w których trenowaliśmy, ekipy ludzi, których znaliśmy, więc powiem tobie, że jak my tutaj przyjechaliśmy tutaj w niedzielę wieczorem, bardzo późno wieczorem, bo tu zawsze mniej więcej około godziny 19 jest ciemno. Tutaj wschody, zachody są praktycznie o tej samej godzinie, może 5, 10 minut, 15 przesunięcia w kwestii pory roku, czy pora deszczowa, czy lato zanzibarskie. I powiem tobie, że budzę się w poniedziałek rano, około godziny 6 rano, a Eurusia, która była śpioszkiem, jej nie ma, wiesz? I ja wychodzę przed domek i patrzę, że Eurusia praktycznie w wodzie oceanu robi jogę. I powiem tobie, że było coś takiego, co poczułem, wiesz, zobaczyłem, my w ogóle jesteśmy trochę takimi dzieciakami, mamy po 50 lat, lecz mamy cały czas taką duszę dzieciaka, która w nas jest, a Rusia to już szczególnie, co po prostu bardzo uwielbiam, bo mimo powagi życia i tego, co w życiu robiliśmy, to Eurusia nauczyła mnie takiej luźnej gumy w galotach, żeby tak naprawdę mieć, wiesz? I zauważyłem coś, co mnie mega mocno pociągnęło, wiesz? I bardzo się sfilmowałem. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. W poniedziałek byliśmy koleżankę odwiedzić, która mieszkała na Zanzibarze, która też z nami w tym MLM-ie działała. I we wtorek rano zobaczyłem to samo, że Eurusi o 6 rano nie ma i Eurusi akurat były duże przypływy, bo tu przypływy i odpływy są w zależności od faz księżyca. I one, to tam wiadomo, jak ktoś chce sobie poczytać, i te przypływy są naprawdę ogromne. I był bardzo ładny przypływ i widzę, że Eurusia znowu w wodzie robi jogę. I jak Eurusia wróciła z tej jogi, to mówię do niej, zostajemy na Zanzibarze. A Eurusia na mnie tak patrzy, ja mówię, chodź tu zostaniemy, mówię, nie wracajmy do kraju. A Eurusia tak na mnie patrzy, mówi, ale wiesz, my miesiąc temu firmę otworzyliśmy. Ja mówię, wiesz co, damy radę, ogarniemy to. I podjęliśmy tą decyzję i powiem tobie, że... Bez żadnego planu. Absolutnie, bez rzeczy, wiesz, i... Dokumentu. Mamy bardzo samodzielną córkę, mega ogarniętą, naprawdę, powiem tobie, że dziewczyna, ona akurat przyleciała do Polski, była w domu u nas, no bo był lockdown, ona pływa na promach turystycznych, rzecznych we Francji i wtedy akurat nie pływała, wszystko było zamknięte i słuchaj, i jak już się wszystko rozkręciło, bo już w środę wiedzieliśmy, że można powiedzieć, że mamy pracę i że tutaj zostajemy, co było bardzo fajnym elementem, bo wiesz... Mogliśmy się zakotwiczyć na początek. My zwariowaliśmy w ogóle, wiesz, po prostu ten Zanzibar jakby od początku tak nas chwycił za serducho, wiesz, to chodzenie na boso, że tu nie ma żadnego przemysłu, że internet działa lub nie działa. To było dla nas w ogóle takie, wiesz, no magiczne od samego początku. I w czwartek rano, oj, pamiętam to jak dzisiaj, Eurusi mama napisała do nas, że chce nam powiedzieć, że jak nie musimy, to żebyśmy nie wracali do kraju, że my sobie damy tutaj radę, że za młodzi jesteśmy, żeby siedzieć w tym wszystkim. A Eurusia zadzwoniła do mamy na wideo połączenie, mówi, mamo, bo my podjęliśmy decyzję, że my tu zostajemy i że my już właściwie mamy tutaj pracę. Mama była w takim szoku. Wieczorem zadzwoniliśmy do naszej córki i mówimy, Nikusia, musisz rodziców spakować i przysłać nam jeszcze jedną walizkę,
i potrzebujemy, żebyś sprzedała dwa samochody, bo my tu postanowiliśmy zostać. Ale przez to, że jak my zadzwoniliśmy do niej, to wiesz, co ona powiedziała? Nie mówcie, żeby... Tylko nie mówcie, że wy zostajecie. Tak. 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 Ona nas trochę zna, znaczy trochę, ona nas bardzo zna. Bardzo. Bardzo zna i to było jakby dla niej wiadome. I cudowne było to, że nam bardzo zawsze życie sprzyjało. My jesteśmy tacy odważni w podejmowaniu decyzji i nigdy nie myślimy, że tak powiem, o tej drodze. My tylko podejmujemy decyzję i potem jakby wszechświat wszystko już nam sam układa. Więc to był listopad. Nasza kochana córka sprzedała nam dwa samochody. Spakowała nam walizkę. Przyjechał chłopak, który miał tutaj do pracy przylecieć. Wszystko się, słuchaj, tak pięknie poukładało, tak, tak. Że mieliśmy trochę więcej ciuchów, że mieliśmy najważniejsze dokumenty, że mogłam robić opłaty, przelewy, zdalnie pracować. I to tak jakby, słuchaj, w dwa dni znaleźliśmy dom sobie, żebyśmy mogli wynająć. I to wszystko po prostu takie było, że tak powiem, płynne. My jak teraz na to patrzymy, że całe nasze życie to się opiera na tym, że jeżeli my słuchamy swojej intuicji i powiemy tak, robimy to, to od razu jakby mamy wszystko poukładane w ten sposób, że wszystko jest takie mięciutkie. Tak, tak. Nie musimy bardzo jakby, jak ja mówię na to, że iść po grudzie, tylko wszechświat daje nam jakby taką fajną mapę i GPS, żebyśmy po prostu słuchali siebie i idziemy do przodu. Nauczyliśmy się tego w ogóle w naszym życiu, oj, że tak. Jeżeli coś idzie po grudzie, to nie jest nasze. I zostawiamy to, chociażby to miało nam zrzucać worki pieniędzy, chociaż miałoby to dla nas być w cudzysłowie interesowne, bo może się przydać, to jednak wolimy zrezygnować z mieszkania gdzieś, z mienia dwóch mieszkań, tak, bo tutaj wynajmowaliśmy w Polsce, mieliśmy drugie, więc po półtorej roku wróciliśmy do Polski, sprzedaliśmy w 6 dni mieszkanie, czyli też nam wszechświat pomógł. Zamknęliśmy firmę, jednak wiele osób bazuje na tym, że trzeba mieć dom, trzeba mieć to swoje miejsce. My jednak podchodzimy do tego życia w taki sposób, że dom jest tam, gdzie nasze serce, gdzie my jesteśmy, że my tworzymy tą atmosferę, że my tworzymy te wibracje, tą fajną energię. I tak naprawdę w 3 lata stworzyliśmy sobie piękne miejsce, gdzie jeszcze dodatkowo przyleciały do nas nasze 3 koty z Polski. Ojenny, no to jeszcze, bo ty już przeskoczyłaś bardzo daleko. Przeskoczyłam trochę. Poczekaj chwileczkę. No, wstawka. Bo miesiąc później przyleciała nasza córka tutaj do nas i przez 11 miesięcy razem mieszkaliśmy w jednym domu. Ona od 18 roku życia właściwie już pływała na promach rzecznych, więc już widzieliśmy się rzadziej i super było to, że wiesz, że ona tutaj przyleciała do nas, pracowała, mieszkaliśmy razem z dorosłą córką i mogliśmy zobaczyć, i jak to jest, jak nasza córka jest dorosła, jak ona się zmieniła, wiesz, to już nie była 18-latka, to już była 24-latka, 22-latka. Tak. Już była inną kobietą, więc fajnie się to obserwowało i fajnie się z tym nam żyło. Więc to było w ogóle mega. No i tak jak już Eurusia przeskoczyła, wróciliśmy po półtorej roku, sprzedaliśmy mieszkanie, zamknęliśmy firmę, no i wróciliśmy na Zanzibar. No. No. To tak chyba też w telegraficznym skrócie. Piękna, posłuchajcie, piękna. Super, super historia i można by opowiadać i opowiadać, ale właśnie to w życiu jest ważne, że po prostu, zresztą tak jak i w waszym życiu, spotkaliście się, poczuliście, że jest chemia i tak samo chyba podobnie było z Zanzibarem, gdzie po prostu przyjechaliście pierwszy raz do Zanzibaru i od razu zrozumieliście, że jest to po prostu wasze miejsce, w którym chcecie zostać na stałe, bo przeważnie jeśli ktoś chce się gdzieś przeprowadzić, to przyjeżdża tam kilka razy. I dopiero jak już jest pewny, to wtedy oczywiście podejmuje tą decyzję. Tak, u was jest wszystko na spontanie i to jest super, super, super sprawa. A czy mogę wiedzieć, czym się zajmujecie na Zanzibarze? Tak, oczywiście. Więc tak jak wcześniej wspomnieliśmy, my w ogóle bardzo mocno i prężnie działamy w marketingu sieciowym.
jeżeli są, niektóre osoby się orientują, no to jak nie, to można wygooglować sobie. Do tego mamy parę naszych pasji i hobby. Tak, pasji i hobby, które stały się też jakby właśnie taką możliwością, żebyśmy mogli się spełniać, ale jeszcze żebyśmy mogli dostawać za to gradację. Więc prowadzimy różnego rodzaju aktywności. Ja zajmuję się jogą, boksem, treningami siłowymi. Ja byłem tutaj instruktorem nurkowania ze względu na moją przeszłość, więc tutaj kontynuowałem nurkowanie, lecz jako instruktor uczący osoby cywilne pierwszy raz miałem taką możliwość i to była dla mnie wspaniała przygoda. A teraz obecnie jestem instruktorem sportu, boksu, sportów można powiedzieć, że wszelakich, bo zawsze byliśmy obydwoje bardzo, bardzo wszechstronni. Do tego prowadzimy warsztaty, można tak powiedzieć, że rozwojowe, tak to nazwę? Tak, rozwojowe, aktywne, odkrywające siebie, aktywne, taneczne, ale też takie jakby same propozycje do nas przychodzą. Ludzie chcący przylecieć na Zanzibar, mający swoje grupy, czy na przykład biura podróży, chcą, żebyśmy my swoim okiem pokazali troszeczkę taki inny Zanzibar, bo my mieszkamy w miejscu takim, można to powiedzieć, to nie jest osiedle na przykład rezydentów, tylko my mieszkamy w wiosce. Tak, tak. Więc można tutaj trochę słychać, czy czasem kozy, kury, krowy, ponieważ te wszystkie zwierzęta chodzą tutaj dookoła, ptaszki. My mieszkamy w wiosce w drugiej linii brzegowej, czyli mamy 50 metrów do oceanu, ale mieszkamy wśród właśnie społeczności lokalnej. I to jest też niesamowita dla nas przygoda, niesamowite w ogóle obserwacja, adaptacja, akceptacja tego wszystkiego, bo to jest kraj muzułmański, więc my jakby wpadliśmy takich dwóch białasów, jak to się mówi, mzungu, nagle po prostu wśród lokalnej murzyńskiej społeczności, gdzie czujemy się niesamowicie dobrze, a to ze względu na to, że zostaliśmy ciepło przyjęci, że oni są bardzo nas ciekawi, a my jesteśmy bardzo ciekawi ich, lecz wiadomo, że jest dużo różnego rodzaju innej tej kultury. Nam się to podoba, my mamy prostotę taką właśnie w akceptacji tego wszystkiego i my jakby nie chcemy zmieniać ich, tylko my chcemy bardziej wejść w to i z nimi razem jakby można powiedzieć żyć, żeby to było takie płynne i fajne. Jak Rusia powiedziała, jesteśmy wśród lokalnej muzułmańskiej społeczności i jest to bardzo ciekawe dla nas być tutaj po tylu latach tego, w jaki sposób żyliśmy w Polsce i obserwować inny rodzaj kultury, inny rodzaj religii. Ciekawie się to obserwuje, ciekawie się obserwuje zanzibarską społeczność. I mamy dużo wszelakich ciekawych wniosków, obserwacji, doświadczeń. Jest to bardzo fajne, wiesz, bo to jest takie inne obserwować całkowicie inną kulturę. Super. To jest bardzo fajna sprawa móc właśnie się przeprowadzić do nowego kraju i odkrywać tą kulturę, ich obyczaje i, tak, i adoptować się, prawda? A czy możecie powiedzieć, ile kosztuje wynajem w tej wiosce, o której wspomnieliście? Czy wynajmujecie dom, czy to jest mieszkanie, czy kupiliście może? Wynajmujemy część mieszkania. Na parterze mieszka właściciel z rodziną. Posesja jest jakby ogrodzona malutkim ogródeczkiem. Mają całkowicie wejście z innej strony niż my. Tak, mamy osobne wejście. Mieszkamy na pierwszym piętrze z taką otwartą kuchniojadalnią. Do tego są dwie sypialnie, dwie toalety i mamy niesamowicie piękny taras, gdzie teraz siedzimy, gdzie codziennie oglądamy sobie gwiazdy, a rano witamy dzień. Mamy wschody i zachody słońca, więc to jest wspaniała rzecz, gdzie możemy się tym cieszyć.
I ile takie wynajem w ogóle jakby kosztuje? To jest też, słuchajcie, uzależnione od tego, gdzie się mieszka, właśnie w jakiej odległości od oceanu. Bo w pierwszej linii brzegowej przy oceanie to wynajęcie takiego domu czy właśnie mieszkania z mniej więcej właśnie dwiema sypialniami to jest około $1000. My płacimy troszkę mniej, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra cena, jeśli chodzi właśnie o Zanzibar. Cenę mamy w ogóle bardzo fajną, ale nie ma żadnego ale. Nie lubimy tego słowa ale, a ono czasami się wpina w te słowa. Lecz tak jak Eurusia w ogóle powiedziała, mamy bardzo blisko do oceanu. Ten taras, który mamy, po prostu absolutnie rekompensuje wszystko. Uwielbiamy ten taras. Wiesz, powiem tobie, że możliwość po prostu leżeć sobie tutaj każdego wieczoru i mieć po prostu niebo, można powiedzieć, tylko dla siebie. U nas się tak przestawiło, wiesz, że my o 5 rano wstajemy. Bez zegarka. Bez zegarka. Jak nie prowadzimy gdzieś zajęć, to już na tarasie sobie robimy sesję oddechową, trening, w zależności od tego, na co mamy ochotę. Więc to po prostu jest dla nas absolutnie super. Teraz ja trochę przeskoczyłem, bo ty zaczęłaś mówić o cenach. Więc tak jak już się wspomniała, tak, te ceny, one się różnie wahają, wiesz, dlatego że czasami jest tak, że ktoś mieszka za drogą, w buszu, więc te ceny też są całkowicie inne. Tak, na przykład może być cena taka malutkiego domeczku z dwiema sypialniami, bez jakiegoś tam wielkich udogodnień, na przykład bez klimatyzacji, ale z wiatrakiem, z małą kuchnią. To jest około $300-400. Ale to za drogą, to też jest, słuchaj, 20 minut pieszo do oceanu. Tak, tak, więc, tak. Więc to jest mała wyspa, tutaj jest wszystko blisko. Tak jak widać za nami, tam są palmy, więc my jesteśmy w koronie drzew. Jesteśmy wysoko, więc jesteśmy też poza, że tak powiem, dojściem lokalnej społeczności i że tak powiem, możemy też sobie, słuchaj, robić treningi w ciuchach sportowych typu krótka koszulka, krótkie spodenki. Bo wiadomo, że tradycja muzułmańska to jest jednak ich kultura i my ją bardzo szanujemy. Tak, tak. Ale z drugiej strony jesteśmy Europejczykami i lubimy wolność, więc wychodząc właśnie do wioski czy jadąc sobie do miasta, zakładamy spodnie, znaczy spodenki, tak, zasłaniające uda, koszulkę zasłaniającą barki, ramiona, tak, żeby właśnie jakby uszanować to wszystko. Co innego jest na przykład, ale to już jest właśnie ciekawe, że 50 metrów dalej jest plaża, wychodzę na plażę i mogę być, słuchaj, w bikini. I to już jest okej. Więc to jest takie, trzeba się jakby fajnie do tego ukłonić, uszanować, a tak naprawdę nie jest to dla nas żadnym ograniczeniem. Fajnie. A posłuchajcie, czy Zanzibar jest bezpieczny? Bardzo. Bo pewnie wszyscy by bardzo. Słuchaj, wiesz co, dużo na ten temat możemy powiedzieć tak naprawdę, wiesz. Oczywiście wiadomo, jak wszędzie na świecie zdarzają się różnorakie incydenty, bo w Sopocie na Mociaku dużo rzeczy może się wydarzyć i wydaje mi się, że świat tak jest skonstruowany, że czasami gdzieś komuś coś się może wydarzyć. Lecz ja wiem, co masz na myśli pytając. Dlatego, że ludzie bardzo często myślą, że tu jest mega niebezpiecznie. Afryka. O, Afryka, wiesz. To słuchaj, ci ludzie są tak spokojowo nastawieni. To jest właśnie to, co Eurusia powiedziała. Tu zobaczysz gościa idącego środkiem ulicy z kilofem, z maczetą, z młotem pneumatycznym. Z nożem do obierania kokosu. Tak, tak, więc tak, Zanzibar jest bardzo, bardzo bezpieczny. Oczywiście czasami ludzie wypisują różne rzeczy można poczytać gdzieś tam na stronach i tak dalej, które w końcowej fazie okazują się jakby przyciągnięciem uwagi do swojego postu, tak naprawdę, tak? Fajnym nagłówkiem. Fajnym nagłówkiem.
My wiele rzeczy tutaj na Zanzibarze analizowaliśmy, nawet jak się dowiadywaliśmy, że ktoś kiedyś gdzieś powiedział, że komuś coś ukradli, to jak troszeczkę zagłębiliśmy się w tą historię, to się okazywało, że ta osoba sama generalnie, można powiedzieć, że się sprowokowała sytuację, czy prosiła się o to, tak? No powiem tobie, że ja nawet w Sopocie, czy w Gdyni, czy w Gdańsku na plaży nie zostawiłbym plecaka i nie poszedłbym się kąpać, wiesz? Bo uważam, że to jest jakby samoistne proszenie się po prostu o kłopoty, jeżeli chodzi o rzeczy, które mamy, tak? Swoją drogą, że my też tacy jesteśmy, wierzymy za bardzo, nie obnosimy się jakimiś, nawet jak w Polsce mieszkaliśmy, swoją drogą, że my nie lubimy biżuterii, lecz nie obnosimy się w jakieś tam rzeczy, wiesz, idąc do dyskoteki też nie pokazywałem, jaki mam telefon czy coś tam, tylko wolałem sobie w kącie czy w toalecie sprawdzić wiadomości, więc ja uważam, tak, że... Ja w ogóle dodam, że Marek jest bardzo czuły na te tematy, bo w związku z tym, że jest emerytowanym żołnierzem jednostki specjalnej, to ja tak trochę się z tego śmieję, bo my z córką byłyśmy zawsze przeszkolone, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tak, dokładnie, którą stroną chodnika się chodzi. Więc ja też trochę tutaj dodam od siebie jako kobieta, że idąc plażą, gdzie robi się ciemno już około godziny 19, z jednego miejsca do drugiego pół godziny po ciemku, spotykasz, mijasz naprawdę wspaniałe, cudowne osoby, a jeżeli czujesz się taki troszeczkę zatroskany, to każdy siebie spyta, czy tobie nie pomóc, czy czegoś szukasz, czy wszystko w porządku. Zresztą oni są właśnie też tacy Zanzibarczycy, lub Zanzibarianie, jak na nich mówimy. Są tacy, że idąc normalnie ulicą wioski, czy główną, cokolwiek byś nie patrzył w telefon, to oni na przykład myślą, że szukasz na GPS-ie jakiegoś miejsca, więc pytają się ciebie, co szukasz, może tobie pomóc. Ja też jako kobieta dodam od siebie, że jadąc samochodem, bo ja już w drugim tygodniu jeździłam tutaj samochodem, tu jest ruch lewostronny, tutaj samochody bardzo często szwankują, ponieważ jest duża wilgotność, jest zasolenie ogromne, jest bardzo gorąco. Jadąc samochodem na takim małym skrzyżowaniu z głównej ulicy zjazd był do wioski, po prostu samochód odmówił posłuszeństwa, koniec, kropka. Więc ja pamiętam, że jeszcze wtedy wymieniałam dolary, miałam bardzo dużo ze sobą pieniędzy. Tutaj są szylingi, tutaj wymieniając $400 masz 1 000 000 szylingów, to jest taka kubka. Miałam pieniądze przy sobie i ten samochód mi stanął po prostu i słuchaj, nagle, to było ciemno, z krzaków wyleciało 10 lokalesów. Ja byłam z jednej strony przerażona, ale mówię, oddychaj, pozytywne emocje, wysokie wibracje, tylko miłość. I sobie otworzyli mi drzwi i mówią, żebym się nie martwiła, że mam wysiąść, oni mi pomogą, sprawdzą, co się stało. Okazało się, że coś tam było z akumulatorem, że trzeba było... I wodę dolali. Tak, dolali wodę, zepchnęli mnie na bok, uspokoili mnie. Ja byłam wtedy trochę, wiesz, przerażona, bo to był drugi tydzień na wyspie. Oni normalnie tutaj chodzą z maczetami, ponieważ jak ścinają bambusy czy kokosy, ananasy, to jest dla nich normalne. I oni byli w takim rynsztunku, bo po prostu chyba może z jakiejś budowy wracali czy z pracy. Więc słuchaj, pomogli mi, podziękowali, ja im chciałam dać pieniądze. Nie, nigdy w życiu, nie, lady, no, no, koniec, kropka. Więc jakby to była moja taka pierwsza przygoda, która mi pokazała, że tutaj nie jest niebezpiecznie, tylko po prostu trzeba jakby zmienić swoje nastawienie z tego, co słyszysz, co widzisz i co czasami starsze pokolenie myśli, bo to Afryka. Ja bym chciała jeszcze dodać jakby taką drugą kwestię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo też wiele osób nam zadaje pytanie, czy tutaj są jakieś lwy na wyspie, czy tutaj są krokodyle, czy tutaj są jakieś insekty wielkie, no bo to też jest jakby kwestia bezpieczeństwa. Więc wszystkie te zwierzęta, jakby o których mówiłam, no to są na lądzie, w parkach safari. W buszu są te duże anakonda, czy... Pytony, tak. I mamby czarne są duże, ale to jest na przykład w buszu. Widzieliśmy parę razy skorpiony takiej wielkości, więc jakby to też jest taka kwestia, że ubierając klapki czy tam buty, najpierw je wytrzepujesz,
dopiero potem zakładasz, lub zakładając spodnie czy koszulki, najpierw wszystko strzepujesz, a dopiero potem nakładasz to na siebie. Ale my nie mieliśmy nigdy jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji. Ja jeszcze dodam tobie a propos tego bezpieczeństwa, bo jakby my też czasami prowadzimy tutaj różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, gdzie uczymy w kwestii samoobrony i zachowania się w ogóle w różnych sytuacjach. I bardzo ważne jest to, że bardzo często trzeba pamiętać też o czymś takim, my bardzo wiemy, że coś takiego jest, jakby prawo przyciągania i też mowa ciała. Mowa ciała dużo pokazuje i jeżeli ktoś po prostu od samego początku ma zachowanie wskazujące na ofiarę, to czasami może sam siebie prosić o pewne rzeczy i to może być wszędzie w Warszawie, w SKM-ce, czy w Kanadzie na środku ulicy, czy wszędzie tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o takie pojęcie tego takiego bezpieczeństwa, to powiem tobie, że tutaj jest spokojnie, jest naprawdę bardzo fajnie, miło, chillowo. Friendly, o. Super, dokładnie. Trzeba być po prostu jak wszędzie na świecie ostrożny i ogólnie rzecz biorąc Zanzibar jest bardzo bezpieczny. A przejdźmy może trochę do lokalnej kuchni. Proszę powiedzcie, co warto zjeść na Zanzibarze? Wiesz co, to jest w ogóle takie dosyć ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o nas, bo my nie jemy mięsa w ogóle, wiesz? Zanzibarczycy bardzo lubią mięsko. Jedzą dużo różnego rodzaju takich miszkaków, wiesz, to jest kawałki mięsa nabijane na patyczek jak szaszłyki i oni sobie to tak wcinają, wszędzie stoją takie stoiska z grillem, na których właśnie są albo te miszkaki, kukurydza, co też nie jest jakby w polu naszego zainteresowania, lecz to, co jest w polu naszego zainteresowania i to, co po prostu absolutnie uwielbiamy, owoce. Jeszcze mango. Raz owoce. Owoce. Tak. Awokado w takiej wielkości, które po prostu zjadamy w każdej tak. ilości. Banany czerwone, które uwielbiamy. To jest 400 gatunków bananów. 200 chyba. 400? Nie, 200? 200. Okej. Ale jest 400, 200. Dobrze. Tak, papaja. Marakuja. My jeszcze bardzo lubimy, uwaga, tradycyjna zupa urodzo. Urodzo. To jest zupa gotowana z dojrzewającego zielonego mango. To jest takie robione trochę na zakwasie, troszeczkę smakiem przypomina nasz żurek. Jest bardzo, bardzo syta i oni ją jedzą na śniadanie. Do tego dodają sobie gotowane jajko i różnego rodzaju opiekane ziemniaczki na wysokim oleju. Tak, w ogóle jakby bardzo tutaj, bardzo lubią wszystko gotować i smażyć. I słodzić. I słodzić, tak. Bardzo dużo cukru używają, co dla nas na początku było to takie troszkę dziwne, ale oni mówią, że oni sobie, że bogaci ludzie osładzają sobie życie. Więc to jest też jakby inna trochę świadomość tutaj. Co jeszcze robią? Ugali, to jest ryż gotowany z różnymi przyprawami. To będzie pilau. Pilau. Tak, bardzo dużo właśnie kumin rzymski, kminek, szafran. A ugali to jest trochę jakby taka kaszka manna, tylko bardzo, bardzo gęsta, jak takie kulki, oni sobie odrywają. Ciapati, czyli taki placek pieczony na patelni. Chlebek naan, taki grubszy placek, też pieczony na patelni. Tak. Białe pieczywo uwielbiają. Co jeszcze lubią? Mleko na przykład od krowy. Mandazi, takie pączuszki bardzo lubią. Pączuszki, one są takie jak nasze pączki, tylko bez nadzienia. Jeszcze, czekaj, coś chciałam powiedzieć. O, mbuzi, czyli kozinę. Tak. Oni tutaj z mięsa jedzą dużo kozy, dużo kurczaczków. Kozę robią rewelacyjną. Ci, którzy jakby znają się na mięsie, to nam zawsze mówią, że koza jest tutaj rewelacyjna. Na pewno Zanzibarczycy stawiają na taki rodzaj posiłku, który jest kaloryczny, syty i wystarczy im na wiele godzin. Jedzą zazwyczaj dwa razy dziennie. Jedzą rano, kiedy nie jest jeszcze gorąco i jedzą, uwaga, po zachodzie słońca, czyli w ogóle się to nie ma, jak nijak ma się to do naszego zdrowego życia, ale
ale to jest po prostu no jakby też takie jedzenie i dieta wywodząca się jednak z tych czasów niewolnictwa. No bo tutaj jest dużo trawa cukrowa. Trzcinowa. Trzcinowa, ja się zawsze mylę. Słodziutka, oni to po prostu przez taką prasę zgniatają, ona wypływa z imbirem, z cytryną. Też ma bardzo dużo kalorii, jest rewelacyjna w smaku, więc jak ktoś był na Zanzibarze albo ogląda jakieś takie newsy, to jednak widać, że Zanzibarczycy, Zanzibarianki są porządne, obfite, mają taką silną budowę. Tu jest tak zwany twerk, czyli kręcenie pupą i tutaj trzeba mieć czym kręcić. Nawet mężczyźni kręcą. Więc jakby kontynuując tą kwestię tego jedzenia, powiem tobie tak, że obserwujemy to i na pewno zauważyliśmy, że to, co złowią, też lubią sobie zjeść. Dużo jest takich night marketów, gdzie można kupić sobie rybę, ośmiornicę, wszystko to, co po prostu złowią. My tak mamy z owocami morza i z rybami, to my mamy tak różnie po prostu, wiesz? My to tacy bardzo warzywni jesteśmy. Po prostu uwielbiamy warzywa i owoce absolutnie w każdej ilości. Jest tutaj przepyszny ryż. Tak. W ogóle jakby ryż ma całkowicie inny smak, całkowicie inny zapach. Jest taki bardziej, ja na to mówię, jak coś jest takie bardzo wyraziste, jest taki juicy. Tak jak jest tutaj słodkie, przepyszne, soczyste mango, tak po prostu ryżem się tutaj obiadamy, gotujemy veggie curry na mleczku kokosowym. Czyli tutaj wszędzie, jak widać, dookoła nas są palmy. Jeżeli mamy ochotę na wodę kokosową, to właściciel palmy obcina, otwieramy sobie, pijemy, potem wydrapujemy to ze środka, dodajemy właśnie do różnych potraw. Albo jeszcze tą wodę dodajemy właśnie do curry, do koktajli, do szejków, więc bardzo dużo kokosa, olej kokosowy używamy do wszystkiego, no do masażu też jest bardzo dobry, do włosów, więc to są jakby takie nasze podstawowe i też lokalna społeczność używa bardzo dużo przetworów z kokosa. Chyba wszystko powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak. Więc też tutaj powiem tobie, że generalnie na Zanzibarze, jeżeli chodzi o turystykę, to też rozwinęło się dużo takich restauracji, że tak powiem, pod białego turystę, więc na Zanzibarze i dostaniesz pizzę i burgera, kebab, włoską kuchnię, irańską, no naprawdę kuchnię wszelaką, bardzo mocno Zanzibar się rozwinął przez te 3 lata, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Restauracji, śniadaniowni, brunchowni, powiem tobie, że powstała ogromna ilość. Są restauracje wegetariańskie, wegańskie, więc to jeżeli chodzi o tą stronę, to też wybór jest ogromny. Jest coraz większy w ogóle na Zanzibarze. No ja jeszcze śniadanie nie jadłem, więc chyba zaraz pójdę na dół i sobie zrobię naan bread. Bo akurat mamy naan bread w domu, więc o którym też wspomnieliście. A czy dużo mieszka Polaków na Zanzibarze? Czy macie jakichś tam znajomych Polaków? No mieszka trochę, bardzo prawda? Dużo. Według mnie bardzo dużo. Mieszka trochę, powiem tobie, że to jest takie niesamowite. To z czasem sobie zdaliśmy sprawę, jak już tak wiele przeżyliśmy razem z polską społecznością, bo to jest niesamowite, wiesz, że ty, nie wiem, jak to jest u ciebie, czy ty też tego doświadczyłeś, ale zapewne też, jak te polskie społeczności się spotykają na wspólnych świętach, wspólnym ognisku. Mamy tutaj znajomych, którzy są szefami kuchni, którzy robią wspólne gotowanie, wspólne robienie gofrów, wspólne jakieś zajadywanie sobie czegoś, wspólne granie w padla, w tenisa. Oglądanie meczy, chociaż nie jesteśmy kibicami. Tak. Jakby wszystkie takie spotkania, gdzie możemy od czasu do czasu po prostu siebie razem poodwiedzać, to jednak mi się wydaje, że jak na taką wyspę Polaków jest bardzo dużo. Tak, jest sporo. I tutaj zazwyczaj każda rodzina, każdy, kto mieszka, to nawet ekspaci, bo tutaj jest bardzo dużo Włochów, Niemców, Skandynawów, Francuzów. Francuzów.
Anglików każdy ma zwierzę. Albo ma psa, choć jest to muzułmańska wyspa, ale bardzo się ona otwiera na tą kulturę właśnie psów. Albo każdy ma po prostu koty, więc generalnie jeżeli jakaś rodzina chce sobie gdzieś pojechać z noclegiem lub wyjechać, lub wylecieć z wyspy na jakiś czas, to my po prostu tak jakby troszkę się wszyscy opiekujemy tymi naszymi małymi podopiecznymi. Pociechami. I zawsze jest kto, więc według mnie jest dużo Polaków. Tak jak Eurusia wcześniej wspomniała, ja Eurusi przerwałem i wróciłem do naszej opowieści. My mamy 3 koty z Polski i 3 adoptowane z Zanzibaru, więc mamy 6 kotów. I to wcale nie jest dużo, bo mamy koleżanki, które mają po 7-9 kotów. Tutaj ogólnie polska społeczność, nie tylko polska, ale mówiąc o polskiej, bardzo angażuje się we wszystkie akcje opieki nad zwierzętami, nad kotami, nad psami. Mamy tutaj niedaleko nas weterynarza. Właśnie, to jest niesamowite, że jest taka mała wyspa z jednej strony, a mamy, słuchaj, tutaj jakby wszystko, bo jest właśnie ten lekarz od zwierząt, tak, gdzie jest czynny codziennie, od rana do wieczora. Mamy kliniki. Doktor Abu, naprawdę cudowny. Serce dla zwierząt. I ja mówię, że na początku, jak tutaj przylecieliśmy, to było takie wow, że o niczym nie wiedzieliśmy, cokolwiek jest, ale jeżeli się na przykład już coś tam zaczynało wydarzać, to nagle się okazywało, że wszystko to, czego potrzebujemy, się pojawiało. I najlepsze jest to, że weterynarz był stąd, tam, czyli 1,5 godziny drogi od nas, a teraz mamy 5 minut od nas, więc to już jest w ogóle wow dla nas. Bardzo dużo polskich turystów w ogóle bardzo się angażuje w wszystkie akcje, przywożą leki na odrobaczanie dla zwierząt, więc jakby jak poznają kogoś z polskiej załogi, kto pracuje na przykład w hotelu, to przekazują, dają pieniądze na karmę dla zwierząt. O, właśnie, tak. Więc ogromna, powiem tobie, że część Polaków, która tutaj mieszka, ma zwierzęta adoptowane na Zanzibarze. Rzadko kiedy ktoś przywiózł swoje zwierzęta. Najczęściej ktoś adoptował zwierzaki z Zanzibaru, z plaży wziął pieski czy kotki. Tak, no bo tutaj też, wiesz, z jednej strony jakby to dla nas też było na początku takie nowe, inne, że tutaj jest cały czas ciepło, jest jeszcze, wiadomo, pora deszczowa, ale to nie jest aż taka straszna pora deszczowa. I tutaj wszystkie zwierzęta chodzą luzem, więc koty żyją i mieszkają we wsi, pieski też sobie żyją i mieszkają, kozy chodzą, krowy, sobie bez... kaczki, gęsi. Właśnie słychać teraz kozy. Chodzą, słuchaj, bez żadnego przyczepienia. One po prostu chodzą po plaży, chodzą po wiosce, jedzą sobie tamtą trawkę. Krowy tak samo. My wiele razy na story wrzucamy właśnie, jak jedziesz ulicą, samochodem, główną drogą, a idzie stado krów. I wiadomo, że tutaj jest słynne pole, czyli powoli, powoli. Zazwyczaj nikt w ogóle nie klaksoni na te zwierzęta. Każdy staje, czeka, aż one przejdą. Więc tutaj jest taka wolność i my zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieszkać w miejscu, gdzie zwierzęta chodzą wolno, gdzie życie jest takie w rytmie z naturą, w rytmie z rytmem serca. I tutaj to wszystko jest. Co jest ciekawe, jeszcze wspomnę o tym, że dzięki białej społeczności lokalna społeczność troszeczkę przychylniej zaczęła patrzeć na psy. To jest super, bo wiadomo, że w religii muzułmańskiej pies czy świnia nie do końca są jakby tolerowane, mile widziane, lecz zauważyliśmy, że dzięki temu, że widzą, że tych piesków coraz więcej biega na plaży, odnieśliśmy wrażenie, że zaczęli się całkowicie inaczej zachowywać, jeżeli chodzi o te zwierzaki. Więc to na pewno zawdzięczamy białym i na pewno jakby od naszej strony Polakom, bo Polacy bardzo mocno w te wszystkie kwestie się angażują. Super. Ja wam powiem, że też mam kota. No, mamy tylko jednego kota, musimy się trochę ogarnąć, bo jest tylko jeden, ale... jest to nasz drugi kotek. Nasz kot też oczywiście wypuszczamy go, bo on bardzo chciał wychodzić na dwór. Co tutaj nie wszyscy oczywiście wypuszczają swoje koty. Tutaj bardzo rzadko się widzi kota na zewnątrz. Do nas może tutaj dwa przychodzą tylko
U nas, wam powiem, jest taki problem, że mamy kojoty, bo my mieszkamy na obrzeżach Ottawy i tu blisko lasu i tutaj są kojoty i naszego poprzedniego kotka niestety te kojoty złapały i no i teraz bardzo uważamy, ale staramy się, bo oczywiście jak to kot chce całą noc być, on woli być na dworze, zostać na noc i tamten poprzedni kot, my go też przygarnęliśmy i z nim nie dało się go zostawić na noc. On każdą noc musiał wyjść po prostu, bo on tak był chyba całe życie po prostu nauczony i bo my się baliśmy o niego, bo jak my go przygarnęliśmy, to on miał gdzieś może 1,5 roku i czasem u nas jest minus 25 w nocy, tak? Ale nie, on zawsze wychodził i nigdy nie było, tak, minus 25 i on całą noc był na dworze i to nieraz tak się zdarzyło. No, koty są odporne na zimno, chociaż teraz mamy drugiego kotka i on na przykład już w zimie to on już za bardzo nie chce właśnie wychodzić na noc, tylko latem, a zimą to praktycznie w ogóle nie wychodzi z domu. Taki jest wygodny gość. Więc tak to jest. No i jeszcze nie wspomniałem, że co teraz robimy z tym, z Maxem, to ja mu po prostu dajemy mu przed samym koło 10, 11 jeść, żeby on wtedy przychodzi i my już go zamykamy po prostu w domu i już nie wychodzi na noc. Raczej czasem wychodzi i spędza noc na dwór, ale tak jak na zewnątrz, ale boimy się troszkę i raczej staramy się po prostu, żeby tą noc jednak spędził w domu, bo oczywiście te kojoty, my je nawet słyszymy tutaj, jak one wyją. No i wiemy, że są niedaleko, aczkolwiek bardzo rzadko się je widzi, no bo one jednak też, te kojoty oczywiście w nocy się uaktywniają i wtedy polują. Ale wracając do Zanzibaru, czy powiedzcie mi, jak długo Polak może zostać na Zanzibarze bez opuszczania Zanzibaru? Czy są w ogóle jakieś ograniczenia? Oczywiście, tak. Wiza turystyczna trwa zaledwie 3 miesiące, tak naprawdę, wiesz? Więc to jest, wiesz, powiem tobie, że 90 dni w takim miejscu mija bardzo szybko, tak naprawdę, wiesz? Więc jest bardzo duża część Polaków, która leci na przykład na kilka dni do Polski i wraca z powrotem. Ogólnie wielu turystów jest tak, że wiesz, że jak ktoś się zakocha w Zanzibarze, to robi wszystko, żeby tu jak najszybciej wrócić, wiesz? Że niektórzy lecą sobie na kilka dni w jakieś miejsce, niektórzy wracają na 2 tygodnie do Polski, żeby wrócić tutaj z powrotem. Inna kwestia jest, jeżeli na przykład już tutaj jakby jesteś Pracujesz. zatrudniony i masz Tak. pracę, albo otwierasz swoją działalność, czy firmę, czy na przykład działasz w jakimś charity, to już jakby całkowicie inaczej wygląda. To już każda wiza jakby ma swój termin, jak to powiedzieć, przydatności, można powiedzieć. Tak. Super. A na koniec proszę powiedzcie mi, jakie macie plany na przyszłość? Miałem was zapytać o wasze marzenia, ale widzę, że z naszej rozmowy wynika, że już marzenia swoje spełniliście, bo mieszkacie w pięknym miejscu. Wiesz co, powiem tobie tak, to jest To ty się zajmij nutkiem. dobrze, dobrze. Wiesz To co? jest, powiem tobie, nas możesz spytać, co my jutro robimy, bo my jesteśmy bardzo otwarci na to, co nam wszechświat da. My tak naprawdę nie wiemy, co się zadzieje, nie wiemy, co się wydarzy, a my jesteśmy bardzo otwarci na wszystko. My na wszystko mówimy tak, a wszechświat potem sam, że tak powiem, sprawdza i patrzy, czy to jest dla nas. Więc jeżeli ktoś nam cokolwiek proponuje, to my jesteśmy zawsze bardzo, bardzo otwarci. I tak samo się stało właśnie te 3 lata temu z Zanzibarem. Dostaliśmy tą propozycję i tu zostaliśmy, tak? Najpierw była decyzja, zostajemy, a potem ktoś nam dał możliwość. Więc my nie wiemy, co my będziemy robić. Naprawdę. I powiem tobie, że jedno co, to mówisz o tych marzeniach, że jedno co to mamy, my wiemy, że na tym Oceanie Indyjskim, tam z tamtej strony, jest taka piękna, duża wyspa i to jest nasza wyspa. I to jest taka wyspa, która raj się nazywa.
I na tej wyspie wszyscy, którzy mieszkają, są bardzo pozytywni, są bardzo uśmiechnięci. Panuje całkowicie inna polityka, bo tej polityki w ogóle nie ma. Tam są tylko wartości. Tam są ludzie, którzy są świadomi siebie, świadomi życia, że tak naprawdę wszystko, co im w życiu potrzeba, to tylko i wyłącznie dobre słowo, dobry towarzysz, natura, i akceptują wszystko to, co się dzieje, i też wysyłają dużo, dużo pozytywnej energii do każdego. Więc tak jak Rusia powiedziała, no powiem tobie, że my absolutnie przestaliśmy cokolwiek w życiu planować, wiesz. Generalnie nauczyliśmy się tego, że wszystko, co w życiu zaplanowaliśmy, to jakby wszechświat i tak miał inny plan, wiesz. I tak, właśnie. Wiadomo, że mamy jakiś swój delikatny zarys do tego, co jest jutro, tak naprawdę. Lecz jesteśmy tak otwarci na to, co się w życiu może wydarzyć. Wiesz co, my się cieszymy z tego, że co jest tu i teraz. I to jest dla nas po prostu najważniejsze. I najmocniej celebrujemy absolutnie każdą chwilę obecną, która jest, wiesz? Ale do tego właśnie bym chciała jeszcze dodać, bo my to nie jesteśmy ci stąpający po chmurach, tylko my jakby latamy nad ziemią, że tak powiem, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo też osadzeni w tym swoim życiu tutaj klinicznym i mamy plany co do warsztatów, przylotów, przyjazdów, planujemy, co byśmy chcieli na cały rok, mówimy sobie to na głos i potem jakby to wszystko się fajnie samo układa. Tak, tak, bo jakby bardzo ważne jest w tym wszystkim to, o czym rozmawiamy, że mimo naszego podejścia to jesteśmy tak twardo osadzeni i twardo stąpamy po ziemi i nie jesteśmy odrealnieni, tylko jakby nauczyliśmy się, wiesz, i to się tak samo w nas stało, takiego umiejętnego przełączania fazę działanie i planowanie, i kiedy tego nie trzeba robić, to po prostu puszczamy życie. I jest, wiesz, jest takie stare polskie powiedzenie, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę mułę popcieli, więc powiem tobie, że tak, przestaliśmy w jakichś takich kategoriach o wielu rzeczach rozmyślać, wiesz, że nie planowaliśmy Zanzibaru, nie planowaliśmy wielu różnych rzeczy, które w naszym życiu się wydarzyły, a wydarzyła się ogromna ilość wspaniałych, niesamowitych rzeczy. Lecz tak jak powiedziałem, jak była akcja, jedziemy, sprzedajemy mieszkanie, zamykamy firmę, no to wtedy się przełączamy i jest faza działanie, tak? Tak, więc na pewno powiedziałeś, że a propos tych marzeń, że nie pytasz nas o marzenia. Jakby mamy swoje takie cudowne perełki, o których rozmawiamy, o tej cudownej wyspie, o jakichś takich wspaniałych, pięknych rzeczach. Tak, jest tam jakiś taki zarys, wiesz. Kiedyś przed Zanzibarem powstała mapa marzeń, która była u nas w kuchni wywieszona, były poprzyklejane jakieś rzeczy i z czasem się zdaliśmy sobie sprawę, że te rzeczy się powydarzały tak naprawdę w różnej formie, tak naprawdę, wiesz. Mamy bardzo otwartą głowę, bardzo, bardzo obserwujemy świat, to, co się jakby wokół nas dzieje. Bardzo obecni jesteśmy. Tak, na pewno obydwoje jesteśmy na takim etapie, że nie interesuje nas już życie w cywilizacji, wiesz. Jakby nauczyliśmy się tutaj, że fajnie nam się żyje, jak jest mimo wszystko mniej. Wiesz, czasami na przykład przez tydzień na wyspie nie ma paliwa. I stało się to fajne, wiesz. Zaczęło nas to cieszyć, że to jest takie dosyć ciekawe, że nagle z czarnego rynku w butelce kupujesz paliwo. Jest dużo rzeczy, które nas zaczęło cieszyć. Nawet jak czasami polecimy do Tanzanii Lądowej, do Dar es Salaam, do kina. O tak, do kina czasami polecimy. To wiesz co, to się okazało, że to kino... To wcale nie było takie wow. Polecieliśmy na Awatara. Ja kiedyś uwielbiałem bardzo takie filmy.
wiesz co, nagle doszedłem do takiego wniosku, że... Że mamy tak piękne życie na żywo, codziennie, że to jest jakby wizja kogoś, kto coś przedstawia i my chyba jesteśmy za bardzo skupieni też na kreowaniu naszego takiego życia według nas. Ale mamy takie jedno marzenie, o którym często mówimy, że bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy ludzie byli radośni, szczęśliwi, żeby byli spełnieni, żeby żyli w obfitości, żeby mieli tyle, ile im potrzeba, bo jeżeli każdy by był spełniony i to na pewno byłoby mniej jakby, wiesz, tych zmartwień, tego niepokoju, tego lęku o przyszłość, tylko każdy mógłby się bardziej skupić właśnie na odkrywaniu siebie. I to jest takim naszym marzeniem, żeby ludzie poczuli szczęście, żeby byli po prostu spełnieni, żeby marzyli po prostu o wszystkim i żeby im się to kreowało. Tak, to jeżeli chodzi o to w ogóle, to my na tym punkcie jesteśmy mega mocno sfilmowani, wiesz? Lubimy, jak ludzie się do siebie uśmiechają, są wobec siebie mili. I nawet nie chodzi jakby o jakąś przesadne bycie miłym, bo każdy ma swoją historię i u każdego w życiu różne rzeczy się wydarzają, prawda? I nie każdy ma ochotę na uśmiech. I to tak, i znakomicie to rozumiemy, wiesz? A mogę tobie zadać w ogóle jedno pytanie? W ogóle? Tak z ciekawości. Co za instrumenty u ciebie stoją tam z tyłu? Tak cały czas mnie to ciekawi. Ja mam dwie gitary. Ale takie nietypowe, co? Mam jedną... Nie, osoba? To są... Nie wiem, czy tak wam może pokażę. Mam elektryczną jedną. Tak. Aha. I jedną po prostu zwykłą. Jeszcze super. Mam tutaj pianino, bo ja zawsze... O. Zawsze... Ja ci wiecie, ja nie jestem jakimś tam wirtuozem, ale... Już jako nastolatek, nawet jeszcze mniejszy, miałem chyba 10 lat, grałem trochę na pianinie, na gitarze i teraz moja córka na pianinie gra, brała lekcje, teraz ma trochę przerwy, były wakacje, ale lubimy ogólnie muzykę i dobre wibracje. Super, super. No my też to lubimy i tak jak Rusia powiedziała, wiesz, że jakby każdy... miał ten swój dostatek, miał wszystko i był po prostu spełniony, żeby efektem dodatnim była możliwość takiej wymiany barterowej, wiesz, wspólne ognisko, wy potraficie grać, wszyscy się przy tym bawią, tak. Śpiewają, tak, to jest nasze marzenie, to widzimy w ogóle. Mhm. Tak i też właśnie jakby tym naszym takim wolnym życiem, bo nasze hasło to jest Forever Freedom już od wielu, wielu lat, żeby pokazać, że warto się inspirować ludźmi, żeby dać sobie zaciekawić się kimś, żeby, wiesz, nie zamykać się w takich sztywnych ramach, żeby z ciekawością spojrzeć, że może ta osoba coś fajnego mi przekaże, a może ona w tak ciekawy sposób żyje, że jeżeli ja zobaczę i mnie to zainspiruje, no to ja mam jakby swoje takie marzenie, które sięga daleko, daleko, daleko. Bo my pierwszy raz, jak byliśmy w Chorwacji, pamiętam, to leżeliśmy sobie na tych leżakach i to był, pamiętam, chyba tydzień już do wyjazdu z tej Chorwacji. Byliśmy tam 3 tygodnie i tydzień był do wyjazdu. I ja mówię, Rybko, jak ja bym chciała tak żyć jak oni. Rano idę do tego morza, kąpię się, potruchtam, zerwę oliwki, pójdę na targ, ugotuję, wykąpię się. Mówię, ty pójdziesz na ryby, ja będę na ciebie czekała i zawsze mówiliśmy, że chcielibyśmy mieć tak żyć, żeby nasze życie było aktywnymi wakacjami, z którymi możemy dzielić się z ludźmi swoją wiedzą. I przyszedł Zanzibar i patrząc szczerze, no to robimy to, bo dzielimy się swoim życiem, dzielimy się swoimi doświadczeniami, które sami przeżyliśmy. To nie jest jakaś tam przeczytana teoria w książce, tylko my naprawdę tego wszystkiego doświadczyliśmy. Doświadczyliśmy też sytuacji, gdzie trzeba było zakasać rękawy, bo nie było lekko, ale dzięki temu właśnie teraz tutaj siedzimy i mówimy ludziom, że można, że warto, że jednak lepiej jest wyjść i zrobić coś na początku pomimo wszystko, żeby potem wspominać, kurczę, fajnie było, fajnie, warto. Tak, lepiej jest coś przeżyć,
żałować, że się coś zrobiło, nie żałować, że się nie spróbowało nigdy tak naprawdę. I bardzo, bardzo lubimy tak, żeby, wiesz, żeby każdy inspirował się sukcesami innych ludzi, a z porażek innych ludzi wyciągał pozytywne wnioski, tak. żeby go to nie łamało, ale pokazywało mu to, kurde, że jednak można, tak? Że czerpać wnioski, jak ten gościu wszedł na ten Mount Everest i od niego się uczyć i uczyć się od kogoś, kto mimo tego, że wiesz, jest dużo takich patetycznych sloganów, ale one trochę mają prawdy w sobie, wiesz, że jak się wywróciłeś, to jesteś w stanie wstać, podnieść się i żeby z tego powstania obserwować czyjeś wnioski i na pewno o swojej historii też mógłbyś wiele opowiedzieć, bo to nie każdy tak nagle wyjeżdża do Kanady, zmienia całe swoje życie. I wszystko ma usłane różami. Bo to trzeba naprawdę sobie wypracować. Tak jak, wiesz, tak to trochę nazwę. Ten Mzungu Białas to jest taki obcy w ogóle, wiesz? I ty, i my w pewien sposób w tych krajach trochę jesteśmy tacy obcy. Oczywiście wypracowaliśmy sobie swoje, że ludzie już nas inaczej obserwują. My się tak troszkę śmiejemy, że my tutaj to jesteśmy mega mocno widoczni, wiesz, na Zanzibarze. Wszyscy nas w ogóle znają, no bo trenujemy na plaży, uczymy też czasami, jak prowadzimy zajęcia sportowe, ludzie do nas przychodzą, lokalni, więc my z chęcią im też to pokazujemy. Są jakby trenerzy boksu, którzy z przyjemnością do nas wymieniamy się swoimi doświadczeniami, jak jeździmy na siłownię. Wiesz, no jakby takich dwóch białasów wydzieranego z brodą i małego Miśka mojego ciężko jest jakby nie zapamiętać, więc też musieliśmy i ty, i my, i każdy z osób z twojego programu musiał jednak wypracować sobie ten element, żeby ta lokalna społeczność nas zaakceptowała. I to jest w pewien sposób ogromny rodzaj wyzwania, że wchodzisz trochę w takie stado kojotów, wilków, tak? Że jak masz dobre serce i dobrze się pokażesz, tak, właśnie to jest to bo jakby prawdy się nie oszuka. Tak. Nie ma takiej opcji. Jak masz dobre serce, to ludzie też cię pokochają. My mamy takie powiedzenie, że prawda, ona się zawsze obroni. Zgadza się. No, my też mamy oczywiście długą i, bo my już tu jesteśmy 21 lat po tej stronie, wow, w Północnej Ameryce, historię i właśnie już nieraz nas się pytano o tą naszą historię, bo zawsze to ja pytam o to podczas tej serii Emigranci, ale ja o tym oczywiście pamiętam i przyjdzie czas, w końcu usiądziemy z moją małżonką i opowiemy całą naszą historię. Chyba podzielimy to na odcinki, bo jest dużo do opowiadania, bo my mieszkaliśmy i w Stanach Zjednoczonych przed 7 lat, w Chicago dokładnie. I teraz jesteśmy tutaj w Kanadzie, nasze dzieci tutaj się urodziły, więc jest o czym opowiadać. Posłuchajcie, ja wam życzę, aby ta pozytywna energia nigdy was nie opuszczała i życzę i bardzo dziękuję za tą super, super rozmowę. Może jeszcze kiedyś zrobimy jakiś fajny update, czyli może skontaktujemy się za rok i nagramy kolejną rozmowę, zobaczymy co u was słychać. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i do następnego razu, do usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. I wszystkich pozdrawiamy. Tak, wszystkim też życzymy wszystkiego, co najwspanialsze. Absolutnie. Na ten temat ja już się dalej nie wypowiadam, bo bym mógł mówić godzinami, czego życzymy. Z chęcią wysłuchamy waszej historii. Dokładnie, będziemy czekać na waszą historię. Czekamy na waszą historię. Tak. I zapraszamy na Zanzibar. Zapraszamy na Zanzibar. Obserwujcie, zapraszamy i do zobaczenia. Super, bardzo dziękujemy. My również zapraszamy do Kanady. Jeśli kiedykolwiek się tutaj wybierzecie, zapraszamy do Ottawy. Dziękuję wam i do następnego razu. Pa, pa. Dzięki. Wszystkiego dobrego, pa.